wojewódzki w polityce o rozwodzie Marcin Kiewicza. Cześć, to jest Flash Celebrycki, Dorota Kacprzak, zapraszam. A miało być tak pięknie. Dla Izabel Kazimierz Marcinkiewicz zostawił żonę i dzieci. Para wzięła szybki ślub, lansowała się w mediach, opowiadała o swojej wielkiej miłości i wspaniałym życiu w Londynie. Niestety po kilku latach były premier stracił pracę w Wielkiej Brytanii i zmuszeni byli przenieść się z powrotem do Polski. To podobno był początek końca ich wielkiej miłości. Kuba Wojewódzki oczywiście nie odmówił sobie złośliwego komentarza. I tak w najnowszym numerze tygodnika Polityka możemy przeczytać. Byli nierozłączni niczym Bolek i Lolek, czy Jorzin z Bazin, Kazimierz i Izabel. Ich związkiem żył cały kraj oraz część londyńskiego City. Ona zdolna niczym Szymborska, on zakochany jak disneyowski kundel. Właśnie spotkali się na pierwszej rozprawie. Unikali kontaktu ze sobą tak jak wcześniej z rzeczywistością. Bajkowe małżeństwo się skończyło i teraz na sali sądowej trwa walka o orzeczenie winy jednego z małżonków. A wy, zupełnie bez poczucia winy, odwiedzajcie Plejadę. Tam znajdziecie najnowsze informacje z showbiznesu. Cześć!